No cześć, to jest wideo polityczne, więc jest sytuacja. Jest marzec 11. Nagram tu wideo trochę później, w marcu dziesiątego. Zostali aresztowani Brytę Pettybone, Jej boyfriend, jej chłopak. Byli aresztowani na Heathrow, jak wylądowali. Wzięli ją do detention center. To jest Lauren Sovereign. On robi właśnie takie wideo polityczne na YouTubie. I ona też miała pojechać właśnie teraz do Wielkiej Brytanii, ale nie pojedzie, ponieważ ona na pewno też będzie aresztowana. Aresztowali ją na lotnisku, rozdzielili tych ludzi, jej boyfrienda, jej chłopaka, jej przyjaciela i ją, rozdzielili ich, skuli w kajdanki oczywiście, detention. Oni jak ich aresztowali, to były, dla każdego aresztowanego był oddzielny samochód. I już byli przygotowani na nich, że tam przylecą do, do Wielkiej Brytanii. I oni dali, policja Wielkiej Brytanii dała spe specyficzne powody, dlaczego oni byli aresztowani. Britney Pettibone i Martin Zebon. On jest Austriak, ona Amerykanka. Bardzo fajne, bardzo fajni ludzie. Zaraz ich puszczę, zobaczycie, jacy to są faszyści, rasiści, antysemici i w ogóle okropni ludzie, których trzeba aresztować i bić. Więc jakie były powody? I Martin Zellner też był. Jakie są powody tych tego aresztowania? Powód numer jeden. Oni chcieli zrobić interview z Tommy Robinsonem. Tommy Robinson to jest gość... Który, zobaczcie go sobie na, na YouTubie, To jest gość Brytyjczyk, który robi wideo o islamistach i robi wideo o tym, jak upada jego kraj, Wielka Brytania. Wychodzi po prostu na ulicę i filmuje islamistów. I oczywiście jest atakowany, bity, opluwany. Jak idzie do policji, to policja go ignoruje, śmieje się z niego i mówią: Nie, nie będzie inwestygacji. Tak powiedziałem, tak zrobiłem poprzednio to wideo. Więc. Powód numer jeden, aresztowania. Chcesz zrobić interwiu z Tommy Robinsonem, który jest obywatelem Wielkiej Brytanii. Tam się to mieści w głowie? Dlaczego mnie aresztujecie? Bo chcesz zrobić, bo chcesz interwiu zrobić z Tommy Robinsonem, który jest brytyjskim obywatelem. Powtórzcie to sobie w waszych głowach, w waszych mózgach jeszcze parę razy. Oni są aresztowani. Powód numer jeden, oficjalny, ponieważ chcesz zrobić interwiu z kimś. A jaki jest drugi powód? No Mar Martin Zellner jest, on należy do organizacji Generation Identity, czyli Generation Identity, bo to jest organizacja, która w branży Europy. O czym ta organizacja jest, zaraz powiem w tym wideo. I powód numer drugi aresztowania był, że ten Martin Zellner jest. Organizacji. Ta organizacja nie jest klasyfikowana jako terrorystyczna przez Interpol, brytyjsko-francuską, niemiecką, holenderską, południowoafrykańską. Nikt nie klasyfikuje tej organizacji jako terrorystycznej. Ta organizacja nie jest zabroniona. Ta organizacja jest 100% legalna i nigdzie nie jest zabroniona. Więc zastanówmy się. Co Aresztują ludzi za to, że należą do legalnej organizacji politycznej i że chcieli zrobić interwiu z pewnym gościem, który zaczyna na YouTube. Dlatego zostali aresztowani. Tam to się mieści w głowie. The Policja na Border, czyli policja graniczna, nie wpuściła ich do United Kingdom, ponieważ oni ich wypieprzą stąd, oni ich deportują. Policja brytyjska graniczna powiedziała, że deportujemy was, nie pozwalamy wam wejść do Wielkiej Brytanii, ponieważ jesteście prawicowcy. Wam się to mieści w mózgach? Czy widzimy, jakie są reguły gry już, jak działają elity? Jak działa policja, którzy są psy elitów, psy elit na zachodzie. I czy widzicie, jak blisko Polska jeszcze parę lat rządów tej poprzedniej partii zdrajców, tych ścierw zdrajców, poprzednia partia zdrajców, jeszcze parę lat by było ich rządów, Polska by była zupełnie taka sama. Przecież, jak były Marsze Narodowościowe, to byli prowokatorzy, inni nieagenci, czynali burdy, później telewizja, w cudzysłowie, Polska które pan Bauer z Niemiec zarządza, a teraz ją kupi chyba jakiś Amerykanin żydowskiego pochodzenia, na pewno Żyd, założę się. Jeżeli nie, to jest jakiś gojowski frontman. I przychodziła telewizja, no już nie powiem Polska, bo to nawet nie przechodzi mi przez język, przez gardło. Telewizja polskojęzyczna, działająca w Polsce, a to nie jest telewizja. Okay? Przychodziła i mówiła, zobaczcie, prawicowcy jakie burdy wszczynają, jak walczą z policją, rasiści. Oczywiście ci prawicowcy, co wychodzą na prawicowcy, nie mieli żadnych rasistowskich czy antysemickich plakatów, ani nic takiego nie było. Może jeden na milion miał, ale, ale byli agenci, którzy właśnie mieli swoje plagety, plakaty i tak dalej, i skandowali hasła takie typowo rasistowskie, antysemickie i tak dalej, ponieważ chcieli no, to, było, to miało być pokazane w telewizji. I tylko to było pokazywane w telewizji, szczególnie na zachodzie. Jeszcze parę lat, jakby ta partia zdrajców rządziła z tym Tuskiem i te inne ścierwa, to by była zupełnie ta sama sytuacja, jaka jest w Szwecji czy Wielkiej Brytanii, gdzie cię aresztują za to, że mówisz nie tak, jak trzeba, że jesteś na YouTubie i masz takie poglądy, a nie inne. Że należysz do legalnej partii politycznej. Ale Jesteś aresztowany, obywatelu. Należysz do poprawnej, niepoprawnej politycznej partii. Politycznej. jest ona miała tam pojechać, no, ale teraz nie pojedzie tam. Dobra, skończymy z, z Lawrence Silver. Hey to są właśnie oni. To jest Britney Pettibone i jej chłopak, bo dalej jej chłopak jest Austriak, a ona jest Amerykanka. Przyjrzyjcie się, to jest wróg numer jeden. To są faszyści, antysemici, bandyci. I jak widzimy, strasznie się zachowują. Teraz oni wytłumaczą, co to jest, to Generation Identity, która się zaczęła we Francji, gdzie jest sytuacja podbramkowa, gdzie Francja pada już, ona zdycha. Francja Zdycha. Francuzi rodowici zdychają. Tam już jest prawie koniec. Holandia już zdechła, tylko o tym jest cicho, bo to za mały kraj jest. pojedziecie do Holandii, to połowa tam ludzi już oficjalnie tam 30% nieoficjalnie, chyba połowa ludzi to już są nie Holendrzy, tylko islamiści. Natomiast Wielka Brytania, jak wysiądziesz z Heathrow, no to nie ma białego Brytyjczyka, nie znajdziesz. Więc oni wytłumaczą, co to jest -generacja, Generation Identity. Co to za organizacja jest? Let's go. Może najpierw. To jest bardzo ważna kwestia. Wiele ludzi jest curiosnych. W szczególności Julia Ebner was bardzo curious. Wszystkie osoby, które nie wiedzą, co jest o tym, że. Co się stało? Oni mieli spotkanie polityczne, mieli spotkanie, bo to jest legal wszystko legalna partia. Oni nie robią nielegalnych rzeczy, to jest co trzeba powiedzieć. Oni są bardzo ostrożni. I przyszło z Weiss, to jest taka propagandowa, bardzo propagandowa, lewacka. Organizacja, która działa na YouTube, na, mają na HBO swój program. I oni kiedyś byli tacy edzi, oni kiedyś byli rebelianci. Teraz zostali kupieni i robią y, prolewackie. Wszystkie programy są prolewackie. Oczywiście migranci i moslemowcy są wspaniali, wszystko co biali ludzie, a szczególnie biali mężczyźni, to jest wszystko złe i tak dalej, i tym podobnie. Natomiast ta dziewczyna jest żurnalistką, dużo powiedziane. Pracuje dla tej organizacji propagandowej, no nie da, nie da się ukryć, no ona pro, pracuje w organizacji propagandowej Vice i żeby jej nie poznali, ona założyła sobie perukę i te okulary, żeby je nie poznali i przyszła tam na te spotkanie tego Vice, no i oni oni powiedzieli nas tutaj, że my nie mamy nic do ukrycia, to jest wszystko legalne, ty przyszłaś na nasze meeting, na nasz meeting z, ze swoją peruką, my nie mamy nic do ukrycia, następny raz po prostu się spytaj i przyjdź do nas. Nie musisz, ty idiotko, ale lewacy oni teraz próbują robić to, że wszystkie te organizacje, oni chcą zrobić, że to nie to jest konspiracja, to jest prawicowcy, że to trolle z Rosji czy, czy coś, że to przecież to normalnie ludzie nie mogą być. Normalnie ludzie kochają muzułmańskich imigrantów i nie, nie organizują się politycznie. tylko jak telewizja mówi elity, że wszyscy kochamy muzułmańskich imigrantów i wszystko jest cudownie i wspaniale. Więc to jest. To jest przeciwko takiego Narratyw. Narratyw to jest. Jakby to powiedzieć. To jest narracja, to jest opowiadanie, to jest taki tok narratywu, że tylko to jest, że w telewizji jest tylko to, że. Jeden tok myślenia, jeden, jeden viewpoint, jedno, jedna opinia jest tylko pozwalana, że imigracja globalna jest cudowna i wspaniale, a wszyscy co. Nie ma ludzi, co są przeciwko temu. Tak samo jak w Ameryce, na przykład m, większość ludzi zagłosowała na Trumpa, mimo że było niesamowite oszustwo Hillary Clinton i jej ekipy, jej, jej, jego, jej teamu, to Trump wygrał, ponieważ zmasowana ilość ludzi i czarni też, i latynosi też głosowali na Trumpa. Jak były wiece polityczne, to mogę to pokazać. Wiec polityczny Hillary, gdzie przyszło tam 50 osób czy 30. Natomiast Trump, jak jeździ po Ameryce, to całe stadiony sportowe, gdzie jest 50 tysięcy, 100 tysięcy ludzi na stadionie, i wszyscy przyszli na stadion, żeby Trumpa zobaczyć. I policja i security stadionu mówiła ludziom: Przepraszamy, stadion ma 100 tysięcy ludzi, czy 80 tysięcy ludzi, czy 50 tysięcy ludzi, ale nie możemy wejść, nie możecie wyjść tutaj, ponieważ już, już mamy full. No, Przepraszamy Was, nie możecie wejść, no przepraszamy Was, już jest stadion zajęty, przez, wszyscy weszli, już nie możemy wpuszczać więcej. Natomiast na Hillary, jak przyszło do ludzi, oni tak sprytnie filmowali, że nie był wielki tłum i, i był wielki, yy, że to była yy, ci reporterzy i reporterki, politycznie poprawni, oczywiście w telewizji, że to jest wielki tłum, a później na, na Twitterze i tak dalej zdjęcia, które były troszeczkę dalej wzięte, że tam było tam 15, 20, 30, 50 ludzi. A to zdjęcie, żeby to niby był wielki tłum, to było tak tryk zrobione, pod takim kątem, pod, tak, z tak bliska, że niby tam jest masa ludzi. Więc wracamy do tych ludzi. To jest Generation Identity i jego dziewczyna, Amerykanka, która robi właśnie na YouTubie. Więc to są ci parszywi prawicowcy, co, co żydostwo i lewactwo się tego bardzo, bardzo boi. Zobaczcie, to jest wróg, to jest... Zobaczcie te inteligentne twarze. Zobaczcie, co to jest, jakie to okropni ludzie. I to jest właśnie Generation Identity, jak widzimy. Oni są w różnych krajach Europy Zachodniej. To są ci parszywi prawicowcy. Co oni robią? Oni robią dokładnie to, co, co, co polscy patrioci robią: marsze, pochody. skandują hasła. Robią plakaty. Nic nielegalnego. Jeszcze.

I oni są oczywiście przeciwko islamizacji Europy, przeciwko, żeby ich rasa, czyli biała rasa, nie zginęła. No i to jest wróg numer jeden w Europie Zachodniej. Oni bardzo sobie wzięli to na... Unia Europejska to nie jest moja Unia. Wywalić islamistów. Więc... To jest... Y, oni bardzo, bardzo, bardzo to im pomogło. Słuchajcie, wy sobie nie wyobrażacie, jak Polska i Polacy bardzo pomogło właśnie Francuzom i Brytyjczykom. Może nie Brytyjczykom, Brytyjczycy są już, już za późno dla nich. Ale Francuzom i Belgom i Holandrom im wszystkim. W Wielkiej Brytanii też. Masa na YouTubie była... Jak były te pochody niepodległości, masa na YouTubie była... Niesamowita masa, setki wideo Amerykanów, Brytyjczyków, Francuzów, Holendrów w różnych językach i po angielsku głównie, którzy mówili my kochamy Polaków, dziękujemy wam za to, że maszerowaliście dalej się nam oczy, że my też to możemy zrobić. Więc zaraz wrócę do sprawy Polski. Ale o czym, o czym on teraz mówi? Że Żeby być w naszej grupie, bym powiedział, że nie puszczę wszystkiego, on powiedział, że mamy różnych. Mamy il i lewe skrzydło, prawe skrzydło. Mamy tych, co są w wielkiej ingerencji rządu w ludzi, socjalistów. Mamy też egatalianistów i, i liberałów, klasyczny Tak Jak już tłumaczyłem w innym wideo, którego chyba jeszcze nie puścimy, o Victoria 2 liberał, ale władztwo to jest zupełnie co innego. Liberał, on jest za wolnością, powiemy on czy ona. Ta osoba, liberał, która jest liberalna, ona jest za wolnością. Definicja liberała jest taka, że chce jak najmniej ingerencji rządu w życie obywatela. Full stop, kropkę, to jest wszystko. On chce jak najwięcej wolności, liberał chce jak najwięcej wolności, więc liberał, normalnym pojęcie tego słowa to jest wolność. Wolność słowa, jak najmniej ingerencji rządu w sprawy obywatela. Owszem, policja może być, straż pożarna, czy takie rzeczy jak szpitale i tak dalej. Okej, okay, rząd, okay, ale, ale wolność słowa przede wszystkim jak najmniejsza ingerencja tylko tam, gdzie rząd powinien tylko tam, gdzie nie da się bez rządu zrobić że musi być policja, no bo ktoś musi bandytów ścigać to nie będzie prywatne no to okej, okay, no to liberowie są za tym. Ale wszystko inne klasyczny libera, właśnie. Normalne słowo pojęcie liberał jest przeciwko właśnie ingerencji rządów w sprawy obywatela. Wolność słowa, wolność religii możesz powiedzieć, co chcesz możesz zakładać partie polityczne, też możesz mieć wiedzę polityczne. Natomiast lewactwo jest zupełnie 180 stopni zupełnie odwrotne. Lewactwo jest za jak największą ingerencją rządów w sprawy obywatela. Oni chcą dyktatury, oni chcą, żeby rząd mówił, że są hate speech, że są sp słowa, są z opinie, których ty nie możesz mówić. Ponieważ to jest nielegalne, to jest, oni są triggered, oni to jest hate speech, to jest słowa nie, mowa nienawiści, i za to idziesz do więzienia. To jest lewactwo, to jest zupełnie co innego niż libera, prawda? Lewactwo jest za dyktaturą rządową. Okay? Lewactwo jest za dyktaturą rządową. Lewactwo nie jest za swoimi obywatelami, za swoimi ludźmi. Jeżeli jest lewactwo w Polsce. Tak samo jak we Francji czy Wielkiej Brytanii, lewactwo nie jest za swoimi natywnymi ludźmi. Jeżeli lewacy Polacy, oni nie są za Polakami, za interesami Polaków. Tak samo jak lewacy w Wielkiej Brytanii nie są za interesami Anglików, czy Scott, Szkotów, czy Welszów, czy Irlandczyków. Oni nie są za nimi, oni są lewackimi. Więc dlaczego to, to, to mówię, to jest taka moja pet peeve, ponieważ słowo... Język jest atakowany, był atakowany, jest ciągle atakowany. Tak, na przykład, jest słowo. No, nie powiem, powiem to w inne wideo, ale w tym wypadku, skupmy się na słowie liberał. Liberał znaczyło zupełnie co innego. Dopóki, tak jak George Orwell to przewidział, język nie został zaatakowany i zmieniony z góry zostało, to teraz liberał znaczy coś zupełnie innego. Teraz liberał, nazywamy liberałami ludźmi którzy mają purpurowe włosy, wychodzą na ulicę i skandują, że my kochamy moslemskich imigrantów i biała rasa powinna zginąć. To, to nazywamy tych ludzi liberałami. Skąd? Ponieważ ja, kurwa, jestem liberałem. Ja chcę jak najmniej ingerencji rządów w sprawy obywatela. To jest liberał. A nie mam nic wspólnego z tym ścierwem, głównym ludzkim, który wychodzi na ulicę, purpurowe włosy, i skanduje, że chce dyktatury rządowej i że Rząd powinien zabronić wolności słowa, żeby nikt nie mógł mówić to, co myśli, ponieważ będziesz aresztowany, tak jak się dzieje teraz, właśnie w Wielkiej Brytanii. I teraz Wielka Brytania. Oni zostali aresztowani na hitro. w kajdanki, każdy miał swój własny samochód więzienny, żeby byli oddzieleni. Tak, tak ta Lorenzowa mówiła. O nich było trzech. Ta para i ich kolega, właśnie z tej partii, Inter. I zostali deportowani. Jeszcze będą deportowani, jestem pewny, bo sytuacja jest nieklarowna w tym momencie. I co on mówi w tym momencie? On tłumaczy, to jest ta Generation Identity. On tłumaczy, że nie musisz czytać 20 tomów Marksa, nie musisz iść do uniwersytetu, żeby ci profesor, lewacki profesor czy żydowski profesor robił kuku na mój z mózgu, żeby ci wypraw tak mózg, że jesteś przeciwko swoim ludziom. Nie, to nie jest skomplikowane. Mamy bardzo proste rzeczy. My uważamy, i on to powie za chwilę, on mówi, że w naszej organizacji są właśnie różni, różne religie, różne grupy społeczne, różne też... Polityczne grupy są tak samo liberałowie, egalitarni, którzy chcą jak najmniej rządu. Są też socjaliści, którzy są jak najwięcej rządu, ale wszyscy zgadzają się z jednym. Oni mówią, że kulturalna identyfikacja dlatego oni się nazywają generacja identyfikator, generacja Identity generacja może to powiem To jest generacja tożsamość. To znaczy, to znaczy, że oni się tożsamują, oni się. Hmm, tego, ciężko przetłumaczyć to na polskim. tutaj Google Translate cholernie chujowo to tłumaczy. Że oni się czują częścią grupy, która jest w ich kraju i to jest ich kraj, i oni się identyfikują z tym, dlatego oni się identyfikują ze swoją grupą, swoją tożsamością, są biali Europejczycy. I to jest właśnie generacja identity. generation identity. Generación identity po francusku, bo to są w różnych krajach właśnie zachodnich, oni mają swoje tam branże i oni się walczą w sposób legalny, czyli pochody, demonstracje, transparenty i tak dalej, swoje kraje, swoją przyszłość. Więc on to tłumaczy. I wszyscy są zjednoczeni właśnie w tym bardzo prostym pojęciu. About who want to the A żeby to jeszcze prościej wytłumaczyć, żeby to jeszcze prościej wytłumaczyć, to to jest bardzo prosto. Globaliści kontra normalni ludzie. Elity lewackie kontra nasza rasa, czyli globaliści kontra normalni ludzie. Tak to najlepiej wytłumaczyć. Więc oni, oni zostali aresztowani. Na hitro. To jest wróg numer jeden Wielkiej Brytanii. Łuczywka w kajdanki. Trzy oddzielne samochody i, i będą deportowani. Nie wiem, czy już są deportowani, czy będą deportowani. Na razie y y zamknęli w y celach na Hitru, y w pokoikach. Tak. To jest wróg numer jeden Wielkiej Brytanii. No, to no było na tyle. Do zobaczenia.